Książka, którą pragnę Państwu zaprezentować, nosi tytuł Sztuka samowychowania. Dotyczy ona wychowania w kontekście pedagogiki klasycznej. Już w swojej pierwszej książce Wychować człowieka szlachetnego podejmowałem te zagadnienia, ale bardziej z punktu widzenia nauczyciela, wychowawcy czy rodzica. Tutaj, jak sama nazwa mówi, sztuka samowychowania skierowana jest do konkretnej osoby, która będzie starała się pracować nad formowaniem swojego charakteru. Inspiracją do napisania książki były m.in. słowa zaczerpnięte z książki Walka duchowa, której autorem jest Wawrzyniec Skupoli. Skupoli, opisując stan walki duchowej, przyrównał go do walki fizycznej i twierdził, że każdy musi taką walkę podjąć, gdyż to jest jego przykład. Ta osoba, która znajduje się w małym pomieszczeniu wraz z wrogiem, a nie walczy, musi niechybnie przegrać. I od tej walki nie ma ucieczki. Tak samo jak nie ma właśnie ucieczki od walki duchowej w życiu, od walki polegającej na konstruowaniu, że tak powiem, swojego charakteru, na mozolnej pracy nad eliminacją własnych wad i wzrastaniem w cnotach, które w myśli klasycznej są filarem wychowania. I właśnie nawiązując do myśli klasycznej, do Arystotelesa, do świętego Tomasza z Akwinu, do ich ideałów wychowawczych, postarałem się również wykorzystać pisma duchowe takich pisarzy jak Ignacy Loyola, Franciszek Salezy, Alfons Liguori, czy właśnie wspomniany Wawrzyniec Skupoli, i ich rady, wskazówki przełożyć na język współczesny i przenieść do współczesnych realiów. Tak, żeby ten dorobek ludzkości, ta myśl, która jest ich udziałem, również mogła być wykorzystana współcześnie w sposób taki bardzo efektywny, bym powiedział. Książka zbudowana jest z takich dwóch podstawowych rozdziałów. Pierwszy to są ogólne wskazówki na temat tego, czym jest na przykład postanowienie, w jaki sposób radzić sobie z poszczególnymi słabościami czy wadami, wykorzystując określone techniki czy metody pracy nad sobą. Druga jest już taka bardzo praktyczna i dotyczy bardzo konkretnych wad i słabości, na przykład czy to chciwości, zazdrości, gniewu itd., itd. Na koniec jeszcze chciałbym tylko przestrzec przed takim hurra optymizmem. Otóż nigdy nie jest tak, że po przeczytaniu tego typu poradnikowych książek wszystko się nagle zmieni. To nie jest magia. To jest po prostu poradnik, który wskazuje tylko drogę, jaką należy iść, żeby duchowo się wzmocnić, żeby samemu się wychowywać. I taki jest jej cel. Myślę, że jeżeli będziemy sami starali się pracować nad sobą, to efektywność tej pracy będzie o wiele większa niż gdy coś próbuje się narzucać na zewnątrz. Także zachęcam do przeczytania tej książki, no i przede wszystkim do wdrożenia w życie jej wskazówek.